Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Kończy się powoli rok kościelny. Za 3 tygodnie rozpoczniemy Adwent. Listopad i pierwsza połowa grudnia to czas wsłuchiwania się w teksty mówiące o czasach ostatecznych i naszemu przygotowaniu się do nich. Dziś w Dobrej Nowinie usłyszeliśmy przypowieść o pannach mądrych i głupich. Owe panny są obrazem każdego z nas. Życie nasze mija nam na bieganiu wokół różnych spraw. Troszczymy się i próbujemy rozwiązać wiele ważnych problemów. Czy jednak w tym naszym zabieganiu nie zapominamy o tym, co najważniejsze? Jak wyglądają lampy naszego życia? Czy nie brakuje w nich oliwy wiary? Pismo Święte na wielu miejscach wychwala ludzi, którzy swoje życie budują na Słowie Bożym. Mądrymi nazywa tych, którzy żyją w bojaźni Bożej, to znaczy mają respekt wobec Boga i szanują Jego świętą wolę. Mądrym jest ten, kto pokonuje w sobie duchowe lenistwo, apatię, czyli acedię, i nie poddaje się próżniactwu, ale czuwa nad sobą, będąc nieustannie gotowym na przyjście Pana. Powtórne przyjście Chrystusa jest pewne jak wschód i zachód słońca. Jednak dokładna pora Jego nadejścia nie jest nikomu znana. Jezus domaga się od nas przyjęcia postawy czujności i nieustannego dbania o własny rozwój duchowy. Sklepikarzem, u którego możemy nabyć oliwę wiary do lamp naszego życia, jest Biblia. Czytając i rozważając Słowo Boże, kształtujemy i pomnażamy naszą wiarę. Albowiem, jak mówi apostoł, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słucha, jest Słowo Boże. Niech nasze życie będzie wypełnione mądrością Bożą, abyśmy byli gotowi do wejścia na ucztę Królestwa Bożego w chwili, gdy oblubieniec Chrystus nadejdzie.